Mecz zaczął się od prowadzenia Jeleniogórzanek 3-0. Później wszystko wróciło do normy. Do przerwy Miedziowe prowadziły 16-9, a w drugiej połowie ich przewaga wzrosła do prawie 20 bramek. Udany występ przeciwko swoim byłym koleżankom z drużyny zaliczyła skrzydłowa Zagłębia Mariola Wiertelak. Na pewno się cieszę, że dostałam szansę gry, ponieważ był to mój pierwszy mecz od 7 miesięcy. No i mam nadzieję, że w jakimś minimalnym stopniu jestem zadowolona. Jak na pierwszy mecz po tak dłuższej przerwie, można powiedzieć, że jestem zadowolona. Jakie to uczucie grać przeciwko swojej byłej drużynie, przeciwko drużynie, z którą się jeszcze grało i trenowało, można powiedzieć, 3 miesiące temu? No na pewno jakiś dodatkowy stres, ponieważ znam bardzo dobrze te koleżanki, tak jak pan powiedział, jeszcze niedawno z nimi grałam, ale na boisku jakoś się o tym zapomina. Kolejnym rywalem Metrako Zagłębia Lubin będzie Pogoń Baltika Szczecin.